Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol i kurczę, dalej tutaj jeszcze siedzimy. Tak jest, dokładnie tak jak mówiłem. Od razu usiadłem do kolejnego materiału. I tak stwierdziłem, że tylko kurczę Vengarla wezwiemy teraz, bo będzie miał boss, co prawda, boost do zdrowia, ale nie tak wysoki jak w przypadku dwóch postaci, które bym sobie mógł przyzwać do pomocy. Tak! Dobra, pięknie zaczynamy oczywiście. Od wybiegającego z zamieci konika, no... nie lubię. Naprawdę nie lubię. To tak samo jak, kurczę, tamte turlające się jeże. Z sopelkami. No nie wiem, coś, kurczę, lodowi przeciwnicy naprawdę bardzo upierdliwi wyszli. W Dark Souls 2. Nie lubię. Naprawdę. Ale okej, spokojnie, spokojnie. Tam już sobie damy radę przejść. Choć sobie mógłbym odbić tu. Nie, 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 do budynku, do budynku. Nie chcę się zgubić, choć w sumie zombiaka mogę sobie dziabnąć, bo jeszcze za mną będzie podążał. I dziabnie w plecy w najmniej odpowiednim momencie. No tutaj wszyscy mają w zwyczaju to robić. Koniki, zombiaki, inni gracze. Ej. Moment, no ciebie widziałem właśnie poprzednio, dokładnie. Co mi go próbujesz backstabować? Przecież to jest mój ziomek. Ej, kurde. Jeszcze żyje. Poprzednio jakoś łatwiej z nim poszło. Ej, to jest koleś z intra. A tamten to był koleś też z intra właśnie. Ej, moment, czyli te najbardziej... najbardziej wyróżniające się zbroje, te najbardziej... znamienite dla Dark Souls 2 właśnie tutaj się pojawiły. Kurczę, no... Nawet nie dasz chwili pogadać, nie? Oj, nie. Dobra. Nie, Estus! Nie, 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 nie. Klejnot, 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 klejnot. Dobra. Ale Estusy przygotowane. Muszą być. No. Kto? No nie. No nie teraz, kiedy jestem atakowany jeszcze przez kurde koniki, no. Zresztą dobra, tej, szukajmy się w zamieci. Dobra, ja idę już tutaj szybko do bossu, bo tam się chyba nie dostaniesz. Ej, ale w sumie też, kurde, moment. On się nie dostanie i ja też nie. Tak to niestety działa. Dobra, Vengarl, chodź, chodź. Chodź tutaj, mam nadzieję, że on nie ma niczego, co będzie mogło mnie zrzucić. Nie, serio, zobaczymy w tamtym ciasnym pomieszczeniu na samym końcu. Nie ma innej opcji. Vengarl, jesteś? Koleś też tam widzę, jest. Przemieszcza się. A nie, chyba że to Vengarl właśnie. A tak właściwie jego głowa. Nie, to był on, to był on. Vengarl już tu jest. Chodź, 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 szybko. No, no naprawdę, niestety nie zdążymy przejść, ale... Ej, jak nie? Właśnie dałem radę. To nieźle. Dobra, spokojnie, on będzie czarował, tak? Nie, wcale nie. Kurde. Dobra, dajcie, dajcie, dajcie. Moje duszyczki z powrotem. Czary? Czary, tak jest. Nie zdążę. A może? No właśnie, kurde, spodziewałem się, że jednak nie. Dobra, ale teraz spokojnie. Mogę klejnąć ich zamiast Estusa. Jakaś oszczędność zawsze. Ale muszę mu teraz porządne wciry zaserwować. No ej, no dalej, no traf chociaż raz. Dobra, i... Tak jest, i po ogonie go, po ogonie kota. Nie wiem, kiedy drugi zaskakuje, czy w momencie jak tego trochę sklepie, czy po prostu po jakimś czasie. Bo bardziej bym powiedział, żeby po jakimś czasie. Jak się, kurczę, ten będzie już za długo bawił. No właśnie, czyli teraz. Już teraz jest na dole. No, pi. Tak jest, dobra, pięknie, pięknie, skocz. Kurde. Nieźle, nieźle, jestem w stanie chyba pierwszego wykończyć. Nie. A gdzież tam? A gdzieżby tam? Nie, nie, nie! Odsuń się! Dobrze! Nie! Dwa łyki, dwa łyki! Obraj tamtego. No nie, no nie teraz! Nie w takim momencie! Węgier, odsuń się! No, jeszcze jeden! No jeszcze jeden mały! Kurde! Było blisko! Dobra, muszę się napić, bo nie wiem, co się za moimi plecami dzieje. Tak jest! Pierwszy zmęczony! Ej, ja mi się teraz pad wyłączy. To ale mega wtopa, ale cicho jest tylko... Nie! Nie! To mnie zabije przecież! Albo nie? Cicho, żyje.
Chwalmy pana, jeszcze żyje, dobrze. Okej, chyba zaczniemy się bawić w delikatne strzelanie. Delikatne, delikatne tylko. Dobra, no właśnie, bo nie można bardziej niż delikatnie. Bo to się spotyka wtedy zawsze z ciężką odpowiedzią. Dobra, zasłaniamy się, zobaczymy. Ale przynajmniej nie jestem wybity z rytmu po tym. O, zajmij się węgarlem, ja jeszcze mam parę stusików. Dobra, zróbmy jeszcze tak, większe obrażenia. Węgarl da sobie radę. Kurczę, on ma dobrą głowę. Ma łeb na karku, można powiedzieć nawet. Oj, nie. Nie! No jak w trakcie walki z bossem szybko wejść w menu? Kurde! Z nim się zajmij. Oj, mam nadzieję, że to z nim, faktycznie. Oj, oj, ja nie mogę sobie na to pozwolić teraz. Musisz do niego iść. Do niego, nie do mnie. Nie do mnie. Kurde! No jest zniszczony, widzicie, jaki popękany. Ale dobra, walczę z tamtym. Kurde, nie we wipunek, nie. Kit ten. Bierz go. Nie wiem, co ty robisz teraz. Mieczyku. Co to było? Co to, kurde, było? Nawet nie chcę wiedzieć. Dobra, dawaj klejno. Dobra. O, shit, co, what the hell? Oj, nie, węgar. Chyba się będziemy musieli ewakuować. Zaraz są... Dobra, ale to chyba był jakiś atak, bo sama bliskość mi nic nie robi z nim. Ach, kurde, jednak dałem się podbić. Dobra, węgar, musisz dać radę, bo ja tutaj nie daję sobie rady. Oj, nie! Nie w ten sposób. Kurde, więcej! I need more! More! Dobra. Szarża. Bam! Bam! Tak jest! Oj, ale ale na 180 stopni to my się, kurde, nie obracamy tak po prostu w ten sposób. To jest z grubsza nie fair, nie sądzisz? Ale coś, kurde, kiepsko ten mieczyk, daje sobie radę. Zbyt kiepsko. Oj, nie. Nie! Zły kiciuś! Dobry kiciuś! Wtedy, kiedy atakuje tak, że mogę uniknąć jego ataków. No kurde, no teraz właśnie zły kiciuś. Dobra, czas na klejnot. Oby węgar zaraz tak samo pomyślał, bo on też ma już mało zdrowia. Nie, nie ma co czarować, nie ma co czarować. To trzeba zrobić mieczem. No albo nie, albo nie. Kotek. Bo nie wiem, kogo chcesz atakować teraz. Dobra, cały czas węgarla, ale zaraz to się skończy, zaraz będzie atakował mnie. No właśnie. Więc szybki, szybki atak, chociażby jeden. Tak jest, dobra. Opłacało się. No, jeszcze ostatni. Tak jest, jest! Dusza luda i dusza zalejna. Nieważne, zaraz się sobie przeczytam to. I wam przy okazji też, ale ej, czyżby? Koniec zamieci. Oj, 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 ale jest przejście dalej, jest jeszcze przejście dalej. Jak miło, dobra, ale sorry, sorry, ale tak, po pierwsze klejnot. A po drugie, czytamy opisy. Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest. Są mi one. Dobra, no to jedziemy. Dusza Zalina, zwierzaka króla, który służył królowi Kości Słoniowej. Każda z siedmiu bestii, no właśnie, siedem, kurde, ja mam trzy na swoim koncie, jeszcze pozostają cztery. Ale może to są bestie tylko z nazwy, tamte pozostałe. Może to jest na przykład, nie wiem, król może miał papugę, jamnika, nie wiem, rybkę i... nie wiem, tchórzofretkę. No i spoko, i z takimi mogę walczyć, tam jedno cięcie mieczem, jak ustawisz ich wszystkich koło siebie. Nie no, mam nadzieję, że to nie będą cztery kocury jeszcze, serio, oła. Oh. Zanim zajmował się zabijaniem wygnańców. Okej, okay, a lud? To samo, dokładnie, czyli dwa koty przydzielone do tego samego obowiązku. Więc tutaj na tym pustkowiu trzymaliście wygnańców, Veleum Lois. Okej, okay, dobra. Kolejna część informacji, więcej. Kurde, nie w tą stronę. Ale i tak dobrze, że tamten gracz mi nie uprzykrzył tutaj życia doszczętnie. Ej, serio, tam może... Nie, ognisko już tam raczej nie powinno się znajdować. No to co tam będzie? Ale dobra, moment, moment, najpierw. Tak jest, udało się, zgadzam się i nawet, kurczę, podreperuję ci zdrowie, taki jestem teraz.
euforycznie nastawiony. Powodzenia. Ej, jak? W trakcie? Nie, no dobra. Koleś, naprawdę zamiast wypisywać wiadomości w trakcie walki z dwoma kotami powinieneś się zrobić coś innego. Jakie trio? Aha, nie, nie, nie. Kurde, ja walczyłem w duecie. O, dokładnie. Wywiad dla sojusznika. Z tym się zgadzam. Nie, ale kurczę, nie będę oceniał każdej wiadomości. Co tu mamy? Sprawdzam, pewnie. Oczywiście. Czyżby powrót po prostu? Powrót po prostu do miejsca z sarkofagiem, który służy jako saneczki? Naprawdę? Co? Okej, nie, to nie jest jeszcze pewne, ale coś mi się wydaje, że to właśnie będzie to. Dokładnie. Tylko w innym miejscu. Ale w tym dokładnym miejscu jest też wiadomość. Znowu tutaj. No dokładnie, koleś. My words exactly. No dobra, kochani, no to chyba w tym dodatku to już wszystko niestety. Trzeci, ostatni dodatek w Dark Souls 2 za nami, ale jeszcze coś. Przed samiuśkim końcem, kurczę, no mam nadzieję, że znajdę od razu, bo nie spodziewałem się. Co? Jak anuluj działanie kukły człowieka, co jak... Moment, ja tu spaliłem kukłę człowieka. Co to daje w ogóle? A, osłabia połączenie między światami. Zapobiegając inwazjom i współpracy. Aha, no to super, pięknie, wow. Nie no, moment. A może anuluj działanie kukły człowieka, to w tym momencie znaczy po prostu zostań zombie. Nie, dobra, ostatni odcinek, bo to prawdopodobnie będzie ostatni odcinek. To nie miejsce na takie rozkminy. Podróż do miejsca, gdzie był Vendrick i tam się dowiemy czegoś na temat każdego z poszczególnych królów. Nie wiem, czy trzeba mieć na głowie odpowiednią koronę za każdym razem, ale możliwe, że po prostu posiadanie ich duszy. To już jest wystarczający powód, żeby Vendrick się odezwał. Ale moment. Czy ja ich, kurde, nie użyłem przypadkiem? Czy ja nie potrzebowałem duszyczek i nie użyłem tych dusz przypadkiem? Dobra, mamy Króla Kości Słoniowej, mamy Arsany nawet. Mamy... Awy, Zalina Luda, o kurde. Demona Pieśni, no... shit. Stary Żelazny Król Myta, Chciwy Demon Lord Szkieletów, Rydwan Kata. Chyba, ej, nie. Ej, faktycznie, ja pozamieniałem. Kurde, mam nadzieję, że chodzi o korony w takim wypadku. Okej. Okay. Podróż do, właśnie, gdzie to był? Grobowiec Nieumarłych? Nie, na pewno nie. Tu przecież, kurde, albo nie. Pewnie, że nie. Moment, król nie był w zamku. O to właśnie chodziło, to był ten cały twist. Wow. No na pewno nie w dodatkach. Oj, tu wygląda ładnie, ale to nie to. Ej, serio, kurde, ale mi teraz wstyd, że muszę to przeglądać i szukać. Nie, naprawdę, ej. Gdzie to było? No nie w zamku, piechol, no nie w zamku. No w krypcie? Nie. Cholera, przecież tyle razy tam byłem, no. Nie? Dobra, dajcie mi na spokojnie sobie przejrzę i zaraz trafimy pewnie na odpowiednią lokację. Ej, czy to nie było przypadkiem Wieży Umarłych właśnie? Miejsce spoczynku Roya, może to był faktycznie ten rewir, dobra, sprawdźmy, serio. I tak przejrzałem obrazki ze wszystkimi ogniskami. O kurde, nie, na pewno nie tutaj. Oj, na pewno nie tutaj. Nie, ale przejrzałem już naprawdę obrazki ze wszystkimi ogniskami dwa razy i nic tutaj nie wygląda tak, jakby tam na 100% miało być to, o co mi chodzi. Kurde, przecież to jest tu. Chyba. Oj, ta pozorna, 100% pewność, że po chwili uświadomienie, że faktycznie przecież to nie musi być ta lokacja jeszcze, ale nie, na szczęście tak, to już jest to. Tylko chyba mogłem drugiego ogniska użyć, byłoby troszeczkę szybciej, ale nie, spokojnie. Dostaniemy się na miejsce bez problemu, ale no kurde, nie z tym mieczem, ba. Zepsuty. Broken. Not working. Nie bangla. Nawet zombiaki na więcej niż jedno uderzenie. No niech ich szlak. Dobra. Czy zmieniając na to,
A w sumie i tak, kurde, przecież. O, kiepskie kturlanie niestety. No ale dobra, i tak przecież tutaj już nie będzie żadnej walki. Większej, przynajmniej. Więc mogę sobie chodzić z tym mieczem. Przypominam, jest to miecz rycerza oparów plus ileś tam, plus 5. No, czyli lepiej go już nie ulepszę po prostu. Dobra, ale tak, estusy, bo z tymi mogę biegać, nie ma problemu. Tutaj tarczowników już chyba nie ma, dokładnie. Czy duchy są? Jeszcze są, dobra, ale... Na strzał. Op. Co jak ładnie, cześć. Dobra, idziemy dalej. Tam, ale tutaj już nawet nie ma czego się obawiać, wszystko rozwaliłem przecież kiedyś tam. Kiedy tutaj się kręciłem, ale... Właśnie. Po pierwsze, tu się udało mi zapalić, nie wiem, czy to widzieliście. Ale czy tutaj jest dzwonnik z Notre Dame cały czas? Nie ma go, więc ja nie zamierzam zadzwonić w tamten dzwonek, więc nie ma co się martwić, że duchy z krypty wyskoczą, ale jakbyście nie widzieli tego kiedy, przypadkiem u mnie, no to proszę bardzo, tak wygląda rozświetlone to miejsce, bo uciekła mi nazwa z głowy. Jak to się rozpalało, trzeba było gdzieś tutaj w okolicach tych platform zeskoczyć na dół. Czy nie tutaj przypadkiem? A może? Ale teraz już wolę wam tego nie pokazywać, bo zaraz naprawdę spadnę na łeb, kark skręcę i będę musiał tutaj biec jeszcze raz. A teraz już bardziej tylko zamknięcie fabuły zostało przed nami. Powiedzmy, ostateczna retrospekcja. Powolutku. Ej, czemu nie trafił? Czemu to zabiera tak mało? Ej, to miał być pretendent do zmiany... Mrocznego miecza i co, i taka lipa? No dobra, kid, napije się. Chociaż wiedziałem, że mi zrobi kuku, ale... Nie, no coś tam robi, no coś tam robi, no ale... Nie tyle, ile bym chciał, trzymając oburącz go, ale w jednej ręce... Ej, spisuje się lepiej, o dziwo. Przynajmniej dla mnie, bardziej mi odpowiada ten cios. No a po przeturlaniu się też, kurczę, jest fajnie dalej. Ale szatańskie obrażenia. Hełm Siana? A jak to tu wygląda? Ej, właśnie, dzisiaj przeczytałem komentarz od Cravena. Pokaż szeroki miecz, kurde. Ja bym miał go teraz przy sobie, wiesz, bym pokazał, ale nie, to jest zwykły, prosty miecz, taki, który można na początku znaleźć. Tylko tamten był plus 7 po prostu, czyli już był ulepszony. Więc nic specjalnego, nic nowego. Ale moment, kurde, czemu ja szukam hełmu Siana? W innym zupełnie miejscu, ale to już miałem. Wygląda fajnie, ale nie ma takich właściwości jak to. Dobra. Szurum burum, szybko, kurde. Do króla, bo teraz będziemy mieli pierwszy raz okazję zobaczyć go w jego ludzkiej formie. Jeżeli moje informacje się sprawdzą. Oczywiście. Bo to tylko zasłyszana informacja, sam jeszcze tam nie byłem, wiedząc, że niektóre cutscenki, czy tam niektóre dialogi w Dark Souls się słyszy tylko jeden, jedyny raz. Więc omijałem tutaj to miejsce. Zanim nie mogłem dla was nagrać wszystkich dodatków. Dobra, pach. Dziękuję bardzo. Chyba wszyscy, nie, sorry, tam jeszcze powinno być dwóch. No właśnie, ten miecz będzie dużo zasłaniał, może weźmy coś mniejszego do ręki. Mam tu rapier może. Lodowy plus 5? Pewnie, że mam. Jest turbo lekki, ale nie. Coś innego. Również lekkiego. Dobra. Z tym często biegałem kiedyś. Często, gęsto. Zobaczymy, jak się spisuje. No, taka nostalgia delikatna. Przed samym końcem. A, on ma pchnięcie. Aha, liczyłem na obrót. Okej, dobra. Już mnie pamięć zawodzi. Okej, a trzymając oburącz. Mocne uderzenie. A dobra, właśnie, zabierasz coś w ogóle? Więcej? Ej nie, całkiem nieźle mimo wszystko. No i całkiem niezły backstep. Co tam zostawiłeś? Nogawice z Siana. Dużo rzeczy z Siana po prostu tutaj. Ale jeszcze nostalgia większa. Czysty królewski miecz. Plus 10. Czemu czysty wziąłem? Czemu sobie zrobiłem czysty? Nie wiem, kurde, już go nie używałem. Sprawdzałem różne rzeczy po prostu. Ale dobra, nie wiadomo, co mnie tam czeka. Więc troszeczkę napitku jeszcze na wszelki wypadek. Ej, kurde. Ciemno jak cholera, pozwólcie, że zapalę pochodnie. Motylku, motylku, gdzie jesteś, mój motylku? Tutaj jesteś, się ukrywasz.
W ilości sztuk 19. Dobra, widzicie? Wendricka nie ma. Ale swoją drogą bardzo posępne pomieszczenie. Są ciuchy Wendricka i widać, że połyskują, więc... Ej, moment, są ciuchy? Tak, ciuchy, ale wygląda, jakby to były zwłoki, serio. Muzyka złowroga. Dobra, ale nie ma co tego odciągać już w czasie, piechol, niestety. Ej, a tam dalej jeszcze... Oj... Ej, moment. Tutaj, czy każdą z tych rzeźb jest sam Wendrick właśnie, siedzący i mędrkujący sobie? Myśliciel? Nie. Dobra. Nie, serio, nie ma co tego odwlekać, kochani. Wysłuchamy wszystkiego, co Wendrick ma do powiedzenia i skończymy serię z Dark Souls 2. No i co przed nami? Bloodborne? No, zobaczymy. Zobaczymy, co powiedzą recenzje i co powie mój portfel. Aha, nie mogę mieć wspomnieniu króla niestety pochodni. A może mogę? Dobra, moment, odpalmy ją. Jeżeli będzie taka możliwość, oczywiście. Pyk. Można. Dobra. Ej, ale i tak pomieszczenie to jest dokładnie to samo. A on tutaj leży. Jeszcze. Coś nie leży. Siedzi sobie. Pogadajmy. Seeker of fire. Coveter of the throne. I am Wendrick, ruler of Dranglake. No to już wiedziałem, Wendriku. Seeker of fire. Deliverer of crowns. What do you see in the flames? Find the crowns. And your own answers. Właśnie tak szczerze? Dokładnie, ale ja już znalazłem wszystkie trzy i pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi. As befits you, seeker of fire, coveter of the throne. Tylko, że tron już mam akurat. Tron już mam po tobie. To jest tylko twoje wspomnienie, jak jeszcze byłeś w pełni sił. Seeker of fire, conqueror of dark. Okej, czyli teraz aluzja do dziecka mroku. No i teraz przypomina Kowala, który wspomina w ten sposób o ogniu. Okej, czyli będzie się odnosił do każdej korony oddzielnie. Confounded quintessence of humanity. The abyss once had form, but then dissipated. And yet traces of its existence endured. Each fragment, thirsting for power, spread dark with no relent. My dear Chandra was one such fragment. Chandra, czyli nasza Chandra, tak? Tiny thing that thirsted for power more than any other. O, to skoro to wiedziałeś, no to czemu? Pozostałeś. No nie, w sumie nie pozostał, właśnie, on uciekł do krypty. No ale czemu ją pozostawiłeś przy życiu? Trzeba było ją kropnąć, no sorry. Ale niektórzy nie biją kobiet. Sorki. To oczywiście dobrze, ale w grach... Gdy jest mroczna istota, no sorry, to jest troszeczkę inna sytuacja. W ogóle nie ma żadnego przełożenia na realny świat, więc dziewczyny, nie denerwujcie się. No. Coveter of the throne. Seek strength. Królu miałem wszystko. Ej, wow. Oj, tego się nie spodziewałem, że tu będziemy mieli jakąś cutscenkę. Okej. The rest will follow. Królu, dziękuję bardzo. Popiela ta mgła. Się rozpierzchła. Kurde, ale ej, o co chodzi z tą koroną? Zaraz sobie zobaczymy, zaraz zobaczymy. Może jakieś specjalne właściwości? Nie wiem, jakby co.
od starożytnych koron bije fala ciepła. Od wszystkich, tak? Tu już nie mogę wejść. Czyli chyba dobrze, że odwlekałem to wejście wspomnienie na sam koniec. Dobra, moment. Rzućmy najpierw okiem tutaj na korony w ten sposób. No bo ta, którą mieliśmy na cutscence, to była ta chyba. Pogrzebanego króla. Albo królewska. No kurde, dobra, moment. Tutaj nic nowego w opisie. Tutaj też nic nowego. Dobra, a przymierzmy. Najpierw królewską. No, król piechol. Nic dodać, nic ująć, tylko trochę ciemno. Więc jeszcze raz pochodnia, choć tam straciliśmy, kiedy nastąpiła cutscenka, to było trochę nie fair. No, mniej więcej król piechol, bo oręż, nie ten. Kurczę, jeżeli mam zakończyć serię z Dark Souls 2 dobrym obrazkiem, to obrazek musi być naprawdę dobry. A niestety nie będzie, bo miecz jest zepsuty. No ale w sumie... zepsuty jak ja. Po tylu godzinach w Dark Souls 2. Dobra, ale poprzymierzajmy jeszcze sobie korony, może coś się wydarzy jeszcze. Kiedy będę zmieniał. Następna w kolejności korona pogrzebanego króla. Może i bije od niej ciepło, ale czy coś to zmienia? Tak właściwie. No dwie sprawdziłem, nic nie zmieniło, pora na trzecią, oj. Tu też nic. Zupełnie nic, dobra, pozostaje jeszcze ostatnia. No nie, to najgorsza i zresztą, kurczę, nawet nie chce mi się oglądać dookoła, jak wygląda. Nie, ale dobra, kochani. Chyba w tym miejscu pora już skończyć definitywnie serię z Dark Souls 2. Więc ja tylko szybko jeszcze ubiorę właściwą koronę. Choć w sumie korona dla piechola na sam koniec? Nie. Maska kary. Jak najbardziej. No, w sumie chyba do zobaczenia i do usłyszenia albo w Bloodborne, albo dopiero w Dark Souls 3. A to już na pewno na nowej generacji. Dobra, kochani, wielkie dzięki za oglądanie tej serii. Entuzjastą naprawdę. Składam wyrazy szacunku. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej. I oczywiście jeszcze ukłonik za obejrzenie całości. Mało osób dociera do samego końca i wytrzymuje ze mną tak długo.